Międzynarodowe Targi Energetyki i Elektrotechniki oraz Odnawialnych Źródeł Energii, ENEX, Kielce. Zapraszamy do strefy YouTubera 18-19 luty 2025. Bądź tam z nami. No, witajcie moi drodzy. Słuchajcie, taki temat jedna czy trzy. I oczywiście tutaj chodzi o fazy, prawda? Czyli o to, ile tych faz zastosować w własnym gospodarstwie, czy ewentualnie jak macie jedną, to czy rozbudowywać system do trzech, czy zostać na tej jednej, zwiększyć sobie jej moc, prawda, na przykład, i poprzez jakieś farowniki i tak dalej, bo można sobie to w różny sposób wykonywać, różnymi systemami, różnymi sposobami. O tym oczywiście porozmawiamy w odcinku dzisiaj. Natomiast no, tu chciałbym wrócić do tego, że specjalnie w tym celu ja utworzyłem nową playlistę, gdzie to będzie taki poradnik dla Was na różne tematy, które wydają mi się ciekawe dla mnie, że można je poruszyć, bądź ewentualnie dla Was jako widzów możecie różne pomysły dawać i te ciekawsze postaram się realizować właśnie w postaci wideo i w tym poradniku zamieszczać. Także słuchajcie, nie przedłużam, lecimy z tematem. No właśnie, ile tych faz powinniśmy mieć w naszym gospodarstwie domowym? Słuchajcie, tutaj zdania są podzielone, dlatego że część osób, znaczy może powiem inaczej, wiele osób w tej chwili ma układ jednak trójfazowy, bo to już jest chyba taki standard, jak się wykonuje, jak się buduje dom, prawda? Natomiast w starym budownictwie, gdzieś w kamienicach, czy nawet w jakichś tam szeregówkach starszych, do tej pory może być jednak sieć jednofazowa i nie wynika to oczywiście z tego, że jakby zakład energetyczny nie ma możliwości dostarczenia układu trójfazowego, bo na ogół raczej jest tak, że mają taką możliwość, to chyba są jakieś już archaiczne musiały być fragmenty infrastruktury, żeby nie było takiej możliwości. Natomiast po prostu no, kiedyś popularne było podłączanie na jednej fazie i czasami jest tak, że właśnie w tych starszych domach no, jest tak, że ta jedna faza do dzisiaj istnieje. I teraz, z czym to się wiąże, jakie są ograniczenia i tak dalej? No słuchajcie, przede wszystkim takim głównym ograniczeniem no, to jest oczywiście moc. No bo jeżeli teraz mamy taką sytuację, że chcielibyśmy podłączyć jakieś urządzenia o znacznej mocy, o znacznym poborze. Kiedyś nie było takich urządzeń, prawda, albo były sporadyczne. W większości jednak były proste odbiorniki energii elektrycznej. Jakieś tam czajniki, może proste, jeszcze starego typu, telewizor, lodówka, prawda, jakiś komputer i tak dalej, no to już powiedzmy lata tam 90, 2000, wcześniej no to żelazko, prawda, to wszystko było jednofazowe. I rzadko kiedy ktoś miał właśnie w budynku te trzy fazy. Natomiast no, jeżeli nie macie generalnie urządzeń trójfazowych dzisiaj, czyli na przykład płyty indukcyjnej, czy grzewczej generalnie, jakichś tam pomp, które są na więcej niż jedną fazę, jakichś takich elektroarzędzi różnego rodzaju, jakichś pił, prawda, i tak dalej, warsztatu całego, no to zasadniczo przy dobrze wykonanej infrastrukturze budynkowej no te trzy fazy nie są jakoś nadzwyczaj potrzebne, prawda. Można sobie dobrze wykonać właśnie układ sieci tutaj w domu, tak rozprowadzić instalację, żeby ta jedna faza wystarczyła, ale musicie wiedzieć, że wtedy no, z przeciążeniem może być pewien problem, bo jeżeli by się okazało, że jednak jednocześnie korzystacie z wielu urządzeń jednofazowych, no to zdecydowanie ta moc będzie się sumowała, prawda? Ten pobór będzie się sumował, prądy będą płynęły większe. No i teraz pewne ograniczenie się może pojawić. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli macie prąd z zakładu energetycznego i teraz wasz dostawca, czy macie taką umowę podpisaną, że ona jest to układ jednofazowy, no to maksymalnie, co może Wam dostawca zapewnić, to jest moc przyłączeniowa wynosząca 6 kW. I to jest dopuszczone na jednej fazie. Uwaga tutaj jest w przypadku na przykład instalacji fotowoltaicznych, gdzie moglibyście sobie nawet taką instalację wykonać, ale oczywiście wtedy też jednofazową, bo falownik trójfazowy działać nie będzie. Przy czym tutaj no niestety jest ograniczenie ustawowe, nie wiedzieć oczywiście dlaczego, tak, bo z ustawy wprost wynika, że gdybyście chcieli na przyłączu jednofazowym zainstalować instalację fotowoltaiczną,
to maksymalna jej moc, którą zakład Wam przyjmie, to jest 3,68 kWh. Jeśli więcej zadeklarujecie, to taki wniosek po prostu zwyczajnie zostanie odrzucony. Oczywiście wiemy, że no, ustawy piszą ludzie, którzy nie mają kompletnie zielonego pojęcia o tym, dlatego no, takie brednie są wypisywane i nie, po prostu zakład tego nie przyjmuje, ale pomijmy ten temat w tym odcinku. Natomiast no, też wiem z doświadczenia, że wiele osób robi tak, że na przykład montuje sobie falownik 3,68, bo nawet trudno jest kupić jednofazowy falownik o większej mocy, przynajmniej z takich bardziej oficjalnych dystrybucji czy producentów. Natomiast często jednak inwestorzy montują po stronie DC, prawda, po stronie prądu stałego, panele na przykład 4,5, 5, nawet 6 kWh, a falownik 3,68 i taki jest zgłaszany, po prostu nie zgłaszają tej pełnej mocy, z czym ja się całkowicie zgadzam. Bo ja w ogóle uważam, że to, co jest po stronie DC, nie powinno w ogóle zakładu interesować, bo powinna go obchodzić tylko i wyłącznie moc falownika i to, co z niego może wyjść. Jeżeli falownik jest 3,68, to wiadomo, że więcej z siebie nie wyda. I tutaj to, co jest po stronie prądu stałego, to po prostu nie powinno nikogo obchodzić. No ale wiemy, jak jest w Polsce i wiemy, że tutaj oni się wszystkim interesują, także to też temat nie na ten odcinek, ale to chciałem tylko tak marginalnie właśnie zaznaczyć, żebyście wiedzieli, o co tutaj chodzi. No i teraz zobaczcie. Jeżeli chodzi o układ jednofazowy, prawda? No to przede wszystkim, co będziemy mieli w tym budynku? O mocy sobie powiedzieliśmy, jaka jest maksymalna dopuszczona. Natomiast, no oczywiście napięcie będzie tylko 230 V, wyższego tutaj nie otrzymacie, bo macie tylko jedną fazę i zero, prawda, u siebie. I teraz też trzeba się zastanowić, bo jeżeli na przykład budujecie dom, ale mimo wszystko chcecie mieć jedną fazę, to i tak oczywiście warto sobie położyć ten przewód pięciożyłowy tego budynku, prawda? Nawet może o większym przekroju, no bo wiadomo, to już nie są jakieś bardzo duże koszty tego przewodu. Natomiast późniejsza przeróbka będzie zdecydowanie bardziej kosztowna i będzie to po prostu droższe. Więc też warto się zastanowić, czy nie położyć sobie od razu pięciożyłowego przewodu, a najwyżej sobie wziąć jedną fazę z zakładu, prawda? Zawsze potem można umowę zmienić i podpisać taką na układ sieci trójfazowy. No i teraz, jak to jeszcze wygląda, jakie będą różnice między przełączem jedno a trójfazowym? No oczywiście będziecie widzieć w postaci opłaty dystrybucyjnej stałej. To nie są duże różnice, bo tam to wychodzi mniej więcej, z tego co pamiętam, niecałe 2 zł miesięcznie pomiędzy jedną a trzema fazami, także powiedzmy oszczędność tutaj jest minimalna wręcz, bo rocznie tam powiedzmy no 20, tam 2 czy 3 zł zaoszczędzicie. No to może dla niektórych ma to znaczenie, więc okej, takie można podjąć kroki, ale mówię, nie ma to większego sensu. Natomiast gdyby teraz pojawiły się u Was w domu na przykład urządzenia większej mocy, płyta indukcyjna, prawda, choćby o fotowoltaika, na którą wiele osób nie zwraca uwagi, bo mówi, ja mam jedną fazę, a sobie założę fotowoltaikę trójfazową, no ale jak założysz? No nie założysz, no bo ten falownik się po prostu nie wystartuje. Nie masz tych dwóch pozostałych faz. A właśnie przy trzech fazach, no musimy mieć już napięcie 400 V, bo tak właśnie to wygląda w sieci, prawda? Czyli między każdą fazą a zerem mamy 230, ale międzyfazowo mamy 400 V. I to jest tak zwana popularnie siła, prawda? Czyli właśnie wszystkie urządzenia większej mocy z tego korzystają. Jakieś duże grzejniki, prawda? Często pompy ciepła, które być może montujecie, mogą być trójfazowe. Niekoniecznie sama sprężarka, ale grzałka i tak dalej, to wszystko może być trójfazowe. Jak macie płytę indukcyjną, to ona może działać na jednej fazie lub na dwóch fazach, prawda? Bo wtedy ma większą moc po prostu. Działa wtedy właśnie na 400 V, a nie na 230. No i tak pokrótce to wygląda. Natomiast no oczywiście w układzie trójfazowym no to już tam nie ma większych ograniczeń, jeżeli chodzi o moc, chyba że już po stronie sieci te ograniczenia występują. Niemniej jednak, jeżeli byście chcieli mieć przyłącze dużej mocy, to do 40, w zasadzie 9 kW nie ma z tym żadnego problemu i tu nie będziecie mieć żadnych dodatkowych opłat, możecie być na taryfie G i zakład coś takiego Wam przyłączy, pod warunkiem, że oczywiście no sami będą mieli takie możliwości, prawda? Niektórzy mówią, że do 40 kW, niektórzy, że do 49. Ja mam doświadczenie takie, że w wielu miejscach widziałem, czy nawet po prostu wiem, że inwestorzy na przykład kupili sobie auto elektryczne, no i wtedy zwiększali tą moc przyłącza i do 49 kW nie ma z tym problemu. Także tak to wygląda. I właśnie a propos aut elektrycznych, słuchajcie, bo oczywiście, że możemy je ładować z jednej fazy.
To jest jednak coraz bardziej popularne rozwiązanie, szczególnie w domach jednorodzinnych, gdzie na przykład elektrykiem jest drugie auto z kolei. Jedno jest spalinowe, drugie jest elektryczne. No i można je ładować z jednej fazy, prawda, na właśnie tą mocą, prawda, 3-6 kW. Natomiast no, jakbyśmy mieli ładować taki samochód od zera do pełna, no to trwałoby to często gęsto ponad 30 godzin, więc długo. Przy układzie trójfazowym, no to na ogół jest to 5-6 godzin od zera do pełna, a gdyby to było tak od 20 do 80%, to powiedzmy 4 godziny, prawda? No ale to muszą być trzy fazy, musi być jednak te 11 kW już, jeżeli chodzi o tą moc. Także tak to wygląda. No ale teraz słuchajcie, co zrobić, jeżeli macie tą jedną fazę, no na przykład no, macie już ten stary przewód w domu, bo tak, ale no wiadomo, że budynek ma jakiś tam remont, no, ale nie ciągnęliście nowego przewodu, ktoś o tym zapomniał. Albo na przykład, no różne są sytuacje, prawda? Po prostu nie pomyśleliście o tym zawczasu i tak dalej. Nie wiem, przerobione coś, remont, kostka nowa położona przed domem, czy w ogóle położona kostka po prostu tyle o ile, a tu nagle komuś się przypomniało, że o kurczę, jedna faza i ona to nie jest przyłączona powietrzne, tylko na przykład ziemne jeszcze, prawda? I tak dalej, więc no co, znowu to kopać, rozbierać, no to są problemy. No i teraz jest na to oczywiście sposób. Ja też pokazywałem w jednym z materiałów. Jak chcecie zobaczyć, to taki był materiał trzy fazy z jednej fazy. Macie tutaj kartę załączoną. Natomiast oczywiście, że można było zrobić coś takiego, że na przykład, jeżeli macie w swoim budynku, w swojej kamienicy przyłącze jednofazowe, na przykład o mocy 4 kW, prawda? A chcielibyście mieć trzy fazy. No to teraz, na przykład w bloku. No w blokach jest to dużo bardziej skomplikowane, bo no zrobienie tych trzech faz, no to już wiadomo, zgoda zarządcy budynku, prawda, na przykład jakiegoś administratora, prucie klatki schodowej, dostęp do WLZ-u i tak dalej. Mogą być to znaczne koszty. Natomiast oczywiście wykonanie tego we własnym zakresie też nie będzie za darmo, prawda, ale można sobie zrobić coś takiego, że niewielkiej mocy falowniki zainstalować. Takie właśnie, no wiecie, że ja oczywiście polecę Wam tutaj Victrona, bo to jest dla mnie sprawdzone rozwiązanie, ale można by było na przykład zrobić coś takiego, że montujemy sobie trzy falowniki o mocy 5 kVA i teraz na takich falownikach budujemy układ trójfazowy i dzięki temu możemy sobie w dołu mieć te trzy fazy, z czego na przykład dwie mogą być na off-gridzie, a jedna może być na sieci, ale żeby to oczywiście działało, no to musielibyśmy mieć tak naprawdę cztery falowniki. Właśnie to, co było w tym filmie pokazane, że jeden falownik pracuje tylko jakby w integracji z siecią, a te pozostałe to jest ten układ, który już nam te trzy fazy zapewnia i znacznie większej mocy. I wtedy nie ma problemu, bo Wy możecie sobie zgłosić na przykład fotowoltaikę 3 kW do zakładu i okej, do 3,68, prawda? I zakład Wam to przyjmie. A to, że po swojej stronie będziecie mieć dużo większą moc, to już kompletnie nikogo nie interesuje, to będzie de facto Wasza wyspa. I wtedy możecie mieć tutaj dowolną moc, dowolne panele pomontowane i też to się bardzo fajnie sprawdzi. No a często jest tak, że właśnie na przykład właśnie w tych blokach, tak, no, dochodzi ta płyta grzewcza, płyta indukcyjna, czy jakieś inne rozwiązania, czy no, szereg, że, prawda, możliwości. I tutaj warto na to zwrócić uwagę. Także no, ja myślę, że to tak pokrótce Wam to wyjaśniłem. Jeżeli tutaj macie jakieś pytania, chcielibyście coś więcej się jeszcze dowiedzieć na ten temat, to ja zachęcam. Nie chcę tutaj bardzo komplikować, bo to ma być proste i taki prosty przekaz dla osób, które właśnie chcą się czegoś nauczyć i dowiedzieć. No i co? Możemy oczywiście podyskutować w komentarzach. Jeżeli Wam się podobało, to ja proszę o subskrypcję, o łapeczki. No i lecimy dalej. Tego typu właśnie materiały postaram się nagrywać, żeby troszkę bardziej tutaj tą kwestię edukacyjną podnieść, prawda, i zawsze tutaj miło jest wymienić doświadczenia. Także ja Wam za dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję i zapraszam na kolejne odcinki do właśnie poradnika. Trzymajcie się, cześć!